Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Harupi Małej otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Pojazd zakupiono dzięki dofinansowaniu z Funduszy Ochrony Środowiska Wojewódzkiego w Łodzi oraz Narodowego. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Harupi Małej. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowego samochodu. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z powiatu oraz gminy, delegacje Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP, a także mieszkańcy miejscowości. Wóz bojowy średni. No, najnowsze wyposażenie, ponad 800 tysięcy złotych kosztował, także no jest pełen wyposażony, gotowy do akcji, już wcześniej był w akcji, wypróbowany, także sprawdził się w terenie. No i jesteśmy w trakcie również załatwiania wozu bojowego, takiego samego do OSP Hojne, które wchodzi do systemu krajowego. Posiadamy dobry sprzęt, także no, nasze jednostki uczestniczą w różnych akcjach ratowniczych, nawet w ratownictwie wodnym, która jednostka jest wyspecjalizowana, OSP Biskupice, także tam są też wykwalifikowani druhowie, którzy mają kwalifikacje do ratownictwa wodnego. Uroczystość została połączona z 8. edycją pikniku strażackiego. Całe rodziny przybyły, aby wziąć udział w festynie. Czas umilił koncert kapeli PSP z Sieradza oraz pokazy strażackie. Nie zabrakło dobrej zabawy podczas występu kabaretowego Straż od Kuchni. Na najmłodszych czekali animatorzy zabaw oraz dmuchane atrakcje. Na zakończenie odbyła się impreza przy ognisku pod hasłem Sobótki ze strażakami. Ochotnicza Straż Pożarna w Harupi Małej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie nie kryją zadowolenia z zakupu nowego wozu, który z pewnością przysłuży się podczas akcji.